Zanim doszło do podpisania umów z przewoźnikami, starostwo przeprowadziło badania, jakie jest zapotrzebowanie na linie wśród mieszkańców powiatu pilskiego. Okazało się, że kilkanaście miejscowości jest wykluczonych komunikacyjnie. Każdy mieszkaniec gminy, która znajduje się w powiecie pilskim, powinien mieć zapewniony transport do miejsca, do którego chciałby dojeżdżać, czy tokolwiek do pracy, czy do szkoły. Dlatego we wrześniu ruszyły trzy dodatkowe linie. 45-kilometrowa trasa z Wyżyska przez Augustin do Dziunina, linia z Osieka przez Wyżyski i Łobrzenicę do Rataj i z Piły przez Wysoką do Wyżyska. Od 1 września były to trzy zadania. W tej chwili od 1 stycznia, od 2 stycznia 2023 roku będzie tych zadań 5. A to oznacza, że od nowego roku do Piły będą mogli dojechać mieszkańcy miasteczka Krajeńskiego, Kaczor, Ujścia czy Białośliwia. Zabezpieczona też będzie zachodnia część powiatu. Praktycznie po informacji, która gruchnęła w społeczeństwie, że nie będzie można dojeżdżać do pewnych miejscowości, a tutaj nasza firma będzie obsługiwała Starą Biankę, Dobrzyce, Krępsko. W sumie autobusy będą docierać do blisko 60 małych miejscowości. Będzie to kosztowało ponad 1 200 000 złotych rocznie. Zapłaci za to Urząd Wojewódzki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 100 tysięcy dołoży starostwo w Pile. Szczegółowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronach internetowych przewoźników.